ta inwestycja sięgająca 100 milionów złotych, finansowana przez Jastrzębską Spółkę Węglową, da nowe miejsca pracy. To jest potencjał rozwojowy, to jest budowa największych w Polsce hal produkcyjnych w nowej technologii, która umożliwi również wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. To jest miejsce, które tu, jak widzimy, będzie przebudowane. W tej chwili te maszyny na parę minut przestały pracować, ale one bardzo intensywnie pracowały, zanim żeśmy tutaj przyjechali. Zaraz, jak stąd będziemy odjeżdżali, również będą pracować po to, żeby już w lipcu teren był przygotowany do budowy nowych hal. W tych halach mają być produkowane najnowocześniejsze urządzenia górnicze, transportowe z sekcji obudowy zmechanizowanej. Te właśnie urządzenia, które tutaj będą produkowane, będą służyły na kopalni Bziedębina i innym kopalniom Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wiemy, jaka ostatnio konsolidacja na rynku maszyn i urządzeń górniczych nastąpiła, dlatego alternatywnym rynkiem zakupu dla JSW jest w naturalny sposób właśnie rozwój taki synergiczny wewnątrz grupy. Dlatego takie działania podjęliśmy. Wartość tej inwestycji, proszę Państwa, to jest 100 milionów złotych. Przygotowanie tego terenu i uruchomienie nowoczesnych hal o powierzchni 13 tysięcy metrów kwadratowych ma się wiązać z utworzeniem nowych miejsc pracy. Jeszcze 2 lata temu na tym terenie pracowało tylko ponad 50 osób, 52 osoby dokładnie. Aktualnie zatrudnienie to jest 83 osoby, a już za chwilę, bo w przyszłym roku, na tym terenie będzie pracowało ponad 280 osób. Bardzo się cieszę, jako radna ziemi pszczyńskiej, cieszę się, że powstają nowe hale produkcyjne, że będzie innowacja. Szanowni Państwo, przede wszystkim, że powstają nowe miejsca pracy, bo to jest chyba najważniejsze tutaj dla naszej społeczności lokalnej. Aby wywiązać się z zawartego porozumienia, gmina Suszec musi przeprowadzić procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To już się dzieje. Wierzę, że Suszec będzie się rozwijał. Będzie to zakład nie byle jaki, bo będzie to zakład już oparty o najnowsze myśl technologiczną, o innowacyjny w pełni. Dziś na terenach po byłej kopalni działają jastrzębskie zakłady remontowe. Ostateczna koncepcja zagospodarowania tego terenu po Krupińskim ma powstać do końca listopada tego roku.